Dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo proszę o chwilę uwagi. Otwieram 16. sesję Miejskiej Rady Seniorów w Kępach. Gorąco witam na dzisiejszej sesji mieszkańców naszej gminy. Witam Rady Miejskiej Rady Seniorów. Witam kierownictwo urzędu z panem burmistrzem, z panem rektorem na czele. Witam zaproszonych gości. Witam panią dyrektor Biblioteki Gminnej, panią Agnieszkę Gatę, dlatego, że tak blisko znam i się tak potrafię mówić. Witam osoby pani Sylwii Brzozowicz, dyrektora Domu Kultury w Kętach. Witam panią Monikę Kaczmarczyk, dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach. I panią Joannę Górkę, kierownika Dziennego Domu Seniorów w Kętach. Nasze zaproszenie na dzisiejszą sesję przyjęli również przedstawiciele służb mundurowych. Witam pana Dariusza Lisaka, przedstawiciela Komisariatu Policji w Kętach. Witam pana Józefa Szafrana, komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Proszę pospolitość do za dziewczynami chodzi. Witam, również gorąco witam prezesów gminnych spółek, którzy w czasie trwania pierwszej kadencji gościli na naszych sesjach, wygłaszając prelekcje na temat funkcjonowania spółek. A są to pan Sławomir Drewniany, prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętach. Pan Krzysztof Michalski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pomas, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętach. Nie widzę pana doktora. Witam pana doktora Adama Piskorza, dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach. Ponieważ dotarła już do mnie lista obecności radnych, informuję, że w sesji uczestniczy obecnie 19 radnych. Nasze obrady są więc prawomocne. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że podczas pierwszej sesji Miejskiej Rady Seniorów w roku 2014 ślubowanie złożyło 21 radnych. Dobry, witam panią dyrektor. Dzisiaj, 4 lata później, żegnamy się na ostatniej sesji w składzie 20 radnych. Nie ma już z nami radnego świętej pamięci Józefa Handzlika. Dlatego w tym miejscu przez szacunek uczcimy jego pamięć minutą ciszy. Proszę wszystkich o postawę. Dziękuję uprzejmie. A teraz przechodzimy do kolejnego punktu naszego. Szanowni Państwo, ponieważ zależy nam wszystkim na sprawnym przebiegu sesji, ustalimy teraz jej porządek. Czy do przesłanej przeze mnie propozycji obradowania zgłaszacie Państwo jakieś wnioski? Nie widzę. Ponieważ nie ma uwag, to Rada będzie obradować według zaprogramowanego porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z 15 sesji. Nasza poprzednia 15 sesja, która miała miejsce w dniu 8 czerwca bieżącego roku, została udokumentowana w protokole, który powinniśmy teraz zatwierdzić. Ponieważ był on wyłożony do wglądu, chciałbym zapytać, czy są uwagi do jego treści. Nie widzę, a więc proszę, podam protokół pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. A więc za przyjęciem protokołu oddano 19 głosów. Przeciw nie było, nie wstrzymało się. Głosowano w obecności 19 radnych. Protokół został więc przyjęty.
Przechodzimy do punktu 4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, w tym miejscu przedstawię po raz ostatni w tej kadencji informację o działaniach w okresie międzysesyjnym, to jest po dniu 8 czerwca bieżącego roku, a mianowicie w dniach od 15 do 17 czerwca trzech radnych naszej Rady wzięło udział w spotkaniu edukacyjno-integracyjnym w ramach projektu Aktywni Seniorzy w Akcji zorganizowanym przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak z Krakowa. W dniach 25 do 27 lipca w naszej gminie została przeprowadzona wizyta studyjna w ramach projektu Małopolska Sieć Rad Seniorów zorganizowana przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa. Podczas tej wizyty seniorzy zaprzyjaźnionych gmin, to jest Miechowa, Zabierzowa, Klucz, Landskorony, a także ze Stowarzyszenia Akolada Elis Dębicka, w towarzystwie seniorów naszej Rady odwiedzili Dzienny Dom Senior Wigor w Kętach oraz prężnie działający w naszej gminie Klub Seniora pod Złotym Zębem Witkowice. W Dniu Święta Wojska Polskiego, to jest 15 sierpnia, w imieniu Miejskiej Rady Seniorów w Kętach złożyliśmy kwiaty w miejscach pamięci. W dniach 20-23 sierpnia liczni seniorzy naszej Rady wspólnie z delegacją ze Słowacji wzięli udział w warsztatach tematycznych zorganizowanych w ramach projektu Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzowki, które odbyło się w ramach murach Kęckiego Muzeum. Podczas zajęć odbyły się warsztaty historyczne, warsztaty malowania na drewnie, warsztaty rękodzielnicze biżuteryjne i warsztaty rękodzielnicze kwiaty i bukiety z bibuły i krepiny. Na bólodromie przy Domu Kultury w Kętach dla uczestników warsztatów zorganizowano również turniej gry w bóle. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że całym przygotowaniem i organizatorem tego turnieju dla gości z Turzowki byli pan Marian Dudek i przewodniczący Rady Programowej pan Andrzej Mróz. W dniu 1 września delegacja naszej Rady wspólnie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach złożyła kwiaty w miejscach pamięci związanych z bohaterami walk o wolność i niezawisłość Polski w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 13 września na zaproszenie Stowarzyszenia Babiniec Kluczy przedstawiciele naszej Rady i Urzędu Gminy Kęty wzięli udział w wizycie studyjnej, w ramach której uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Afrykanistyczne i wystawę minerałów w Olkuszu, ruiny zamku w Rapsztynie oraz Róże Wiatrów na Pustyni Gęstowskiej. 15 września delegacja naszej Rady i Urzędu Gminy Kęty uczestniczyła w pierwszym spotkaniu z cyklu Na tropie kultury i obyczajów polskich grup etnicznych na zaproszeniu klubu Seniora Złota Jesień w Zabierzowie. Na koniec chciałbym gorąco podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom, którzy uczestniczyli w wymienionym wydarzeniu. Przepraszam, że jeszcze za małą gafę, bo nie było pani dyrektor Tylsy Janusz. Witam serdecznie. Witam panią byłą przewodniczącą Młodzieżowej Rady Seniorów, panią Żanetę. Młodzieżowej. Młodzieżowa Rada Seniorów. Kiedyś tam. I to pozostało. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania radnych. Szanowni Państwo, korzystając z obecności pana burmistrza w ramach punktu interpelacje i zapytania radnych, pragnę teraz zachęcić do zgłaszania ważnych spraw dla seniorów. Jeśli ktoś ma jakieś zapytania, bardzo proszę w tym punkcie. Przed wyborami marzyć. Tak. Nie będziemy robić kampanii tutaj. Nie, także pomijmy ten punkt. A więc, dobrze, a więc jeśli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Podsumowanie działalności pierwszej kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach. Szanowni Państwo, z
uwagi na to, iż jest to ostatnie spotkanie pierwszej kadencji Rady Seniorów, została przygotowana prezentacja multimedialna, która zobrazuje nam nasze dokonania podczas 4 lat trwania kadencji. Podsumowanie działalności Miejskiej Rady Seniorów w Kętach pierwszej kadencji w latach 2014-2018. Miejska Rada Seniorów została powołana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014 roku i działa na podstawie przyjętego statutu. Zgodnie ze statutem w skład Rady wchodzi 21 przedstawicieli seniorów delegowanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych. Cel działania. Miejska Rada Seniorów działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Najważniejszym celem Rady jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych, reprezentowanie ich zbiorowych interesów na zewnątrz, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu. Sesje Rady. Miejska Rada Seniorów w Kętach pierwszej kadencji obradowała na sesjach zwołanych przez według kalendarza prac przygotowywanego przez Prezydium Rady. W czasie trwania Rady obecnej kadencji odbyło się łącznie 16 sesji. Rada przyczyniła się przede wszystkim do promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania i koordynowania inicjatyw ludzi starszych, reprezentowania interesów seniorów wobec organizacji i instytucji publicznych i pozarządowych. Uchwały. Nasza Rada podjęła dwie priorytetowe uchwały. Pierwszą w sprawie przyjęcia do realizacji programu Seniorska Skrzynka Obywatelska i drugą w sprawie wniosków z wizytacji terenowych przeprowadzonych na terenie gminy Kęty. Pierwsza uchwała przyjęła umieszczenie skrzynek w siedzibie Urzędu Gminy Kęty i Domu Kultury w Kętach. Celem programu było zaproszenie do wyrażenia swojego zdania przez osoby indywidualne oraz organizacje senioralne działające na terenie gminy Kęty w sprawach społecznie ważnych dla seniorów oraz wypracowanie mechanizmów komunikacji i wspólnego podejmowania decyzji, które będą skutkować wzrostem otwartości i wzajemnego zaufania. Druga uchwała powstała po przeprowadzonych przez seniorów wizytacjach terenowych. Celem wizytacji było radnych, było poprawienie jakości życia mieszkańców gminy Kęty. Dyżury. Prezydium Rady pełniło regularne dyżury dla mieszkańców gminy Kęty. Dyżury odbywały się w każdą środę w siedzibie Urzędu Gminy Kęty. Udział w obchodach i uroczystościach. Radni seniorzy brali aktywny udział w obchodach świąt, takich jak obchody Święta Konstytucji 3 Maja, obchody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września i obchody Święta Niepodległości 11 listopada. Inicjatywy. Rada Seniorów podejmowała wiele różnych inicjatyw we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Kętach. Akurat nie tutaj dalej. W tym dniu przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej przemierzali rynek i kęckie ulice wzdłuż i wszerz, częstując napotkanych przechodniów pysznymi, tradycyjnymi pączkami. Słodkie upominki rozdane zostały w ramach edycji akcji Tłusty Czwartek w gminie Kęty. Mamy następne inicjatywy Dzień Kobiet. W tym dniu na płycie kęckiego rynku wręczano kwiaty napotkanej płci pięknej.
naszą inicjatywę Mikołajki. 6 grudnia ku uciesze najmłodszych mieszkańców naszego miasta pojawił się święty Mikołaj, asyście swoich pomocników. W rolę elfów wcielili się radni Miejskiej Rady Seniorów, pomagając świętemu Mikołajowi rozdawać słodycze wszystkim grzesznym dzieciom i nie tylko. Następna inicjatywa to program Czysta Gmina. Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach członkowie naszej Rady brali udział w programie Czysta Gmina. Akcja miała na celu uporządkowanie terenów wzdłuż rzeki Sowy. Coś przyjemniejszego, Gminny Dzień Seniora. Gminny Dzień Seniora organizowany przez Gminę Kęty i Miejską Radę Seniorów corocznie swoim przybyciem uświetniało wielu zaproszonych gości. Obchodzenie tego święta ma na celu podkreślenie roli, jaką seniorzy odgrywają nie tylko w gminie, ale i w całym powiecie. Należy tutaj zwrócić uwagę na podejmowane inicjatywy w sołectwach i dzielnicach, a także na dynamiczny rozkwit środowisk seniorskich. Panel ekspercki Rady Senioralne Komu i po co? Była to pierwsza inicjatywa, kolejna zorganizowana w ramach projektu, lokalna, zorganizowana w ramach projektu Małopolska Sieci Rad Seniorów, działane wspólnie. Podczas panelu prowadzone były dyskusje na temat tego, komu służą rady senioralne, czy są one potrzebne i jak wpływają na lokalne społeczności. Po dyskusji można dostrzec, jak ważna jest potrzeba tworzenia i funkcjonowania rad senioralnych. Uczestnicy panelu jednogłośnie stwierdzili, że rady służą zarówno seniorom, jak i są dla samorządu równorzędnym partnerem do dyskusji. Miejska Rada Seniorów na 6. Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki. Znowu to uśmiechnięte. W kwietniu bieżącego roku Miejska Rada Seniorów miała przyjemność uczestniczyć w 6. Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki w Krakowie, objętym patronatem wicemarszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka. Na forum poruszono tematy działań w kierunku aktywizacji zawodowej seniorów, jak też podkreślano potencjał, jaki drzemie w tych dojrzałych i doświadczonych ludziach, którzy we właściwy sposób należy wykorzystać. Podczas konferencji przedstawiciele różnych instytucji, które mają związek z polityką prosenioralną, poruszali m.in. tematy dotyczące opieki nad osobami starszymi poprzez stworzenie dziennych ośrodków wsparcia, domów opieki Senior Wigor, rozwój usług opiekuńczych, wskazywanie drogi pozyskiwania funduszy na usługi prosenioralne, a także funduszy aktywizacji zawodowej. Współpraca Miejska Rada Seniorów w Kętach w pierwszej kadencji współpracowała z panem burmistrzem Urzędu Gminy Kęty, z Kancelarią Urzędu Gminy Kęty, z Wydziałem Rozwoju Urzędu Gminy Kęty, z Domem Kultury w Kętach, z Gminną Biblioteką Publiczną w Kętach, z Klubem Seniora pod Złotym Dębem w Witkowicach, z Klubem Seniora Wrzos w Malcu i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Witkowicach. Na 30 pracy na szczególną uwagę zasługuje podjęta współpraca z Fundacją Miejskich Ludzi Aktywnych Wila w Krakowie oraz Fundacją Kultury Chrześcijańskiej Znak w Krakowie. W ramach tej współpracy Rada brała udział m.in. w projektach Aktywni Seniorzy, Aktywne Gminy i Aktywni Seniorzy w Akcji, czyli Małopolska Sieci Rad Seniorów, działamy wspólnie. Ponadto w okresach międzysesyjnych przedstawiciele Rady uczestniczyli w wielu spotkaniach i uroczystościach. Warto wymienić na przykład galę jubileuszu 740-lecia KEM, galę konkursu Artystą Być, spotkania organizowane w naszym muzeum i walne zebranie w Kęckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Członkowie Rady zapraszali i korzystali z zaproszeń wielu rad seniorów z innych miast na konferencje i obchody Dnia Seniora.
nawiązali współpracę z organizacjami senioralnymi z takich miejscowości jak Andrychów, Klucze, Miechów, Oświęcim i Zabierzów. I Kraków, o, przepraszam, tak. Razem uleci. Kęcka Rada Seniorów przykładem dla innych, kto się zgadza, z inicjatywy Krakowskiej Fundacji Miejskiej Ludzi Aktywnych z KEM zawitała delegacja seniorów z 10 miejscowości Małopolski. Wizyta odbyła się w ramach projektu Kurs na Radę, który zakładał m.in. szkolenia dotyczące gminnych rad seniorów i innych form aktywności obywatelskiej osób starszych. Seniorzy odwiedzający naszą gminę mieli okazję przyjrzeć się, jak funkcjonują dzienny dom senior Wigor w Kętach i klub seniora pod Złotym Dębem w Witkowicach i Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Domu Kultury w Kętach. Był też czas na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i pytania dotyczące szczegółów posiedzeń Kęckiej Rady Seniorów. Wizyta studyjna w ramach podjętej współpracy w dniach 25-27 lipca bieżącego roku w naszej gminie miała miejsce wizyta studyjna, podczas której seniorzy zaprzyjaźnionych gmin, to jest Miechowa, Zabierzowa, Klucz, Nanskojony, a także Stowarzyszenia Akolada i Zdebnicka w Towarzystwie Seniorów naszej Rady odwiedzili Dzienny Dom Senior Wigor. I to mamy dalszy ciąg wizyty studyjnej tej delegacji. Wieczór cygański w Klubie Seniora pod Złotym Dębem w Witkowicach. W ramach wizyty studyjnej w Klubie Seniora pod Złotym Dębem w Witkowicach odbyło się niezwykłe świętowanie. Wieczór cygański. Wieczór kultury Romów był wspaniałym spotkaniem. Najciekawszą atrakcją było przybycie taboru cygańskiego na czele z Don Wasylem i jego synem Dzianim wraz z małżonkami i dziećmi. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Gwieździste niebo i księżyc w fazie pełni dodawały magii cygańskiego wieczorowi. Dziękuję Państwu za uwagę. W każdym z nas otworzyła się jakaś tam nutka sentymentu do tego programu, do tych zdjęć. Proszę Państwa, a teraz nastąpi uroczyste wręczenie podziękowań wszystkim radnym przez Panów Burmistrzów. Serdecznie zapraszamy do nas panią Teresę Babiuk. Bardzo serdecznie dziękujemy. Było nam niezwykle miło. Pierwsza ona najgorzej, bo musimy wszystko wysłuchać. Było nam niezwykle miło. Liczymy na dalszą tak dobrą miłość. Naprawdę bardzo dziękujemy. Proszę przyjąć tu skromny dyplom. Ja również. To zawiedzie. Zapraszamy panią Małgorzatę Barabasz. Zapraszamy panią Halinę Bizon. Proszę przyjmie.
Serdecznie zapraszamy pana Jana Kantegorwiska. Panie Janie, kolejny raz w tej kadencji mam okazję panu czegoś gratulować. Bardzo nam miło, bardzo dużo pan wniósł. A dobrze, że będzie miał kto pomóc z ciężarami, także na chwilę kolegę zwolnimy z obowiązków. Panie Arturze, aby pan poczynił honory i pomógł. Pan Kazimierz Daniel. Dziękuję.
pani Jolanta Wróg. Pani Stanisława Oskiero. Pani Stasia, zamiast książki powinna takiej karty postawić. No jak to przecież to propagator. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Pani Alwina Pawlusiak. Pani Bronisława Włoszczyca. Zapraszam. Pan Władysław Szurma. Pani Kazimiera Żurawle. Serdecznie zapraszamy pana przewodniczącego Jerzego Kolasa. Specjalny upominek. To jest taki solny kamień z napisem LOL. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za to. Dziękuję. To ja bez mikrofonu. Jest mi niezmiernie miło, dziękuję w imieniu całej Rady serdecznie za te upominki, za ten piękny prezent, za to wyróżnienie, którym nas wyróżniliście. Staraliśmy się, jak mówiliśmy. Myślę, że dobrze nam to wyszło. Ale też nie chcemy być dłużni, chociaż takie maleńkie upomineczki, ja bardzo proszę prezydium, żebyśmy wręczyli tutaj nasze przewodniczące. No,
Ja proponuję 15 minut przerwy. Przechodzimy do punktu 7 naszych obrad. Sprawozdanie pana burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, zgodnie z porządkiem naszej sesji głos zabierze gospodarz naszej gminy, pan burmistrz Krzysztof Jan Klęczak, którego poproszę o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. No tak państwo tutaj rezygnując z interpelacji nieco mnie ukierunkowali, że może ja też z szacunku do państwa i do uroczystego charakteru tej sesji zrezygnuję z tych kilkunastu stron sprawozdania, które tu posiadam, które nieznacznie różnią się od tego, co prezentowałem Państwu przez 4 lata. Jest ono do dyspozycji, jest w biurze Rady. Zresztą te sprawozdania zawsze są jawne i zawsze można po nie sięgnąć. Skorzystam jednak z prawa, które pozwala mi zabrać teraz głos, aby w kilku słowach serdecznie Państwu podziękować za 4 lata naszej wspólnej pracy, wspólnej działalności, wspólnego realizowania pasji i służenia drugiemu człowiekowi, bo do tego się nam to sprowadza. Szanowni Państwo, kiedy zawiązywano Miejską Radę Seniorów, Państwo jesteście tymi liderami, którzy ją tworzyliście. Z pewnością było wiele obaw. Jak to będzie? Jak będzie funkcjonować, czy uda się znaleźć jej właściwe miejsce, czy wpisze się w krajobraz organizacji społecznych, organizacji senioralnych, czy nadąży za nurtem, który w tym momencie w kraju jest widoczny, rozwoju, zwiększenia szacunku do seniorów, upodmiotowienia seniorów i większego wykorzystania doświadczenia, wiedzy, umiejętności osób doświadczonych w rozwoju lokalnego samorządu, w rozwoju lokalnych inicjatyw, w życiu społecznym na szczeblu wioski, dzielnicy, miasta, gminy, powiatu i województwa. I nie jest przypadkiem, szanowni państwo, że po tych 4 latach
do Kent tak chętnie przyjeżdżają wizyty studyjne. Wizyty studyjne naszych sąsiadów, wizyty studyjne grup z Małopolski, grup z całego kraju. Słowacy i Ukraińcy chcą się uczyć u nas, jak funkcjonują te organy partycypacji społecznej, wśród których prym wiedzie Miejska Rada Seniorów. I nie jest to, szanowni państwo, absolutnie moja zasługa. Nie jest to zasługa Urzędu Gminy. To wasza zasługa, że potrafiliście państwo poukładać swoją działalność i jak po cegiełce, dając coś od siebie, zbudować organizację, która teraz już będzie trwała, która będzie stale reprezentować seniorów, która stale będzie dbała o interes tej jakże ważnej grupy społecznej. I za to chciałbym jako burmistrz niezwykle serdecznie wszystkim państwu podziękować. Myślę, że szczerym wyrazem naszego uznania są nie tyle moje słowa, bo jak państwo wiecie, zwłaszcza w moim zawodzie, powiedzieć to można wszystko. Liczą się czyny. 4 lata obecności nas na państwa sesji. Dzisiejsza obecność całego kierownictwa urzędu, moich zastępców, pani skarbnik, pani sekretarz, pani kierownik. Dzisiejsza obecność kierowników naszych instytucji, prezesów naszych spółek świadczy o tym, jak bardzo szanujemy państwa działanie, jak bardzo jesteśmy wam wdzięczni. Niezwykle ważnym aspektem waszej działalności była ta integracja międzypokoleniowa. Jest to pani przewodnicząca Żanetka, seniorka wśród młodzieżowych rad. Dziewczyna, która też wprowadziła mnóstwo dobrego i taki nowy powiew do naszej gminy, naszej działalności. I dziękuję za to, że wasze rady nie rywalizowały, a współpracowały. Że czerpaliście z siebie nawzajem to, co dobre i jednocześnie, że daliście mi niesamowite wsparcie przy zarządzaniu gminą, bo tylko ta synergia młodości i doświadczenia pozwala sprawnie realizować zadania, potrzeby i odpowiadać na potrzeby wszystkich grup społecznych. Bo gmina jest wspólna i głos seniorów jest w niej niezwykle ważny. Szanowni państwo, drodzy radni, przyjmijcie proszę ode mnie w imieniu własnym i moich współpracowników najszczersze gratulacje za tę pierwszą kadencję, najserdeczniejsze podziękowania za cały wasz trud, za waszą gotowość, za waszą obecność przy nas zawsze, gdy wymagała tego sytuacja. Bo były to wydarzenia podniosłe, patriotyczne, były to wydarzenia miłe i przyjemne, ale także wydarzenia trudne. Wydarzenia związane z pożegnaniem osób ważnych dla naszej gminy, gdzie za każdym razem staliśmy wspólnie, równo i razem. Młodzież, seniorzy, władze gminy, Rada Miejska. Dzięki temu udało nam się wspólnie to, co ja uważam za największy sukces tej mojej kadencji. Udało nam się zachować, niejako ocalić naszą małą ojczyznę, gminę Kęty od tej fali, która rozlewa się po całej Polsce, fali wzajemnych pretensji, agresji, sporów na tle politycznym, ideologicznym. U nas tego nie było. My, mając przeróżne poglądy, różne zdanie,
czasami na te same tematy. Potrafiliśmy w chwilach radosnych, wesołych i trudnych być razem, bo jesteśmy jedną wspólną społecznością. Za to Wam dziękuję, za to jestem Wam wdzięczny i jestem przekonany, że wspólnie, bo kończył się kadencja, możemy spojrzeć odważnie, odwrócić się i odważnie spojrzeć do tyłu. Z podniesioną głową wspominać te 4 lata, bo zrobiliśmy razem naprawdę dużo dobrego. Szanowni Państwo, koniec kadencji to zamknięcie pewnego rozdziału, ale kiedy coś się kończy, coś się rozpoczyna. Przed częścią z Państwa dalsza praca w Miejskiej Radzie Seniorów. Część z Państwa podjęła decyzję, że czas na aktywność na innych forach i polach. I w każdym z tych dążeń, w każdym z tych zamierzeń życzę Państwu wytrwałości, radości, spełnienia i uznania od tych, którym służycie i robicie to bardzo dobrze. Jest dla mnie zaszczytem i przyjemnością, że było mi dane 4 lata z Państwem pracować. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie Panie Burmistrzu. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski i informacje. Pragnę Państwa poinformować, że w dniu 5 października bieżącego roku o godzinie 18 w restauracji Hutnik przy Alei Jana Pawła II 10 w Kętach odbędzie się Gminny Dzień Seniora, na który zaproszenia zostały Państwu rozdane przed dzisiejszą sesją. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, Panowie Burmistrzowie, Pani Opiekun naszej Rady, jest to ostatnia planowa sesja pierwszej kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach. A więc spotykamy się na tym forum po raz ostatni. Jako przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Kętach pierwszej kadencji składam Państwu serdeczne podziękowanie za 4-letnią współpracę, za zaangażowanie w reprezentowanie spraw seniorów wobec władz gminy i pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych. Czas spędzony z Państwem był dla mnie czasem dobrych działań i pozytywnych zmian. Życzę, aby w naszej pamięci pozostały przede wszystkim te chwile, które jednoczyły nas w trosce o dobro wspólne. Jeszcze raz dziękuję za dotychczasową współpracę. Życzę wielu sukcesów i działalności społecznej oraz w życiu osobistym. Na koniec pragnę poinformować Państwa, że sesja inauguracyjna drugiej kadencji jest zaplanowana na dzień 9 października bieżącego roku. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja Pan ciele czoła i chciałam podziękować za współpracę, za dobre serce, za ofiarność w imieniu swoim i klubu seniora pod Sutynem. Panie Burmistrzu, z tego miejsca apelowałam, prosiłam o to, żeby zrewitalizować ogród parku, żeby ogrodzić, żeby nam po prostu było weselej, fajnie. I za to Panu strasznie, serdecznie Panu dziękuję i seniorzy z Witkowic także. Dotrzymał Pan słowa, dzisiaj jest ostatnia sesja. Prosiłam Pana kiedyś, żeby była ona uwieńczeniem tego sukcesu, żeby ci starzy ludzie wiedzieli, że mamy burmistrza takiego, na jakiego my zasłużyli. Panie Burmistrzu, jako młody człowiek rozumiem Pan, starszy. I ja Panu bardzo za to dziękuję. Za wszystkie rady, za wszystką pomoc dla klubu seniora Witkowica bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nigdy nas Pan nie zbił, nigdy nas Pan nie oszukał. I za to chylę czoła i dziękuję za współpracę.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z radnych? Nie ma. A więc ja poproszę pana prezesa Krzysztofa Michalskiego o zabranie o kilka słów. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni radni. No jestem trochę zbulwersowany i zasmucony z wystąpienia pana przewodniczącego, że nie znaleźliśmy się w tym dostojnym gronie jako spółka współpracujących z Radą Seniorów, a myślę, że wiele tematów zostało rozwiązanych. Tutaj bardzo dynamicznie państwo współpracowaliście z Komaksem. Być może za mało się staraliśmy, ale mam nadzieję się poprawić i przyszła prezentacja już będzie z ujęciem Komaksu tym. Serdecznie dziękuję za współpracę, bo tutaj państwo, wielu z radnych kontaktowało się z nami, zgłaszali problemy, które dotyczą problemów, niektóre się udało rozwiązać, nad niektórymi jeszcze pracujemy, także serdecznie dziękuję. Pozwolę sobie państwu wręczyć takie małe upominki. Będzie to dla mnie zaszczyt, jeżeli w przyszłym roku będą państwo korzystać z kalendarzy, ponieważ spółka uzyska dotację dużą na pszczoki. Właśnie Pokowie mają teraz prelekcje po szkołach. Także to też również dzięki wam. Także serdecznie dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panie pośle. Dziękuję. Ja nie postaram się. Dziękuję. Czy pan burmistrz chce jeszcze zabrać głos? Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. No może ja bardzo króciutko. Chciałem serdecznie podziękować państwu za trud, wkład, rzetelność dla dobra drugiego człowieka. Wiele można o tym mówić. Ja powiem, że sam już jestem prawie że seniorem, być może, że niedługo również zasiądę w tej sprawie. Po prostu dziękuję wam za to, że jesteście. Dziękuję. Dziękuję panie komendancie, dziękuję. Chciałam podziękować w imieniu koła gospodyń Nowawieś naszemu panu burmistrzowi dobrej współpracy i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie dalej się nam układała. Dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dzięki panie radny. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Proszę pana radny Surma. Z tymi ładnie się na drugą kadencję. Ja również bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wytrwałość, za wysłuchanie tych moich uwag. Czasami człowieka ponoszą te emocje. Nie będę brakował. Myślę, że ci, którzy tu przyjdą, będą kontynuować to dzieło, które myśmy rozpoczęli. Po prostu tego dumny, że jako chęt, który zakłada się Radę Seniorów Kęta, no mogę się poczuć takim lekkim bohaterem, no my, że to ja, że razem wspólnie z innymi w ramach projektu stworzyliśmy dzieło, które po prostu prezentuję. Dobrze jest oprócz tego, że przyjeżdżają tutaj oszczędne województwa, mam na myśli województwo śląskie, opolskie, mieli i z Krakowa, jeszcze z wielu innych miejscowości. Świadczy to o tym, że po prostu mieliśmy to taką wewę, takie zacięcie, że potrafiliśmy coś stworzyć, że mogliśmy się pokazać na zewnątrz. I nasze działania, przykładowo, kiedy przyjechała grupa z województwa śląskiego i z województwa opolskiego, miała okazję odwiedzić zaś nadmienie Witkowice, przykładowo. Oni byli zaszokowani, że ludzie potrafili coś takiego stworzyć. A stworzyła to grupa ludzi i tutaj nadmienię tak, jeżeli będzie lokal, będzie grupa ludzi, to w ten czas można zrobić cuda.
No i jeszcze musimy grupa ludzi aktywnych, która po prostu chce to zrobić. Jeżeli tego nie będzie, to my możemy tworzyć programy, możemy tworzyć różne rzeczy, ale jako tako tej działalności nie będzie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że za 4 lata się spotkamy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Jeszcze pani Rada, pani Rada Teresa. Ja również wyszczególnie koleżanka, trudno stopnie się zlepszyć. Ja również, panie burmistrzu, bardzo, bardzo podziękować naprawdę za dobre wkłady. W ogóle panu, wszystkim burmistrzom, zastępcom i całej waszej kolekcji, bo naprawdę do wszystkich jest, aż uciecha iść, każdy z uśmiechem przyjmie, wszystko zrealizują w wiarę możliwości. Serdecznie dziękuję za miłą współpracę i czekamy, że pan będzie się wszyscy razem z nami. A jeszcze bardziej będziemy pana lubić, jak nam pan te 2 kilometry dorobi tej ścieżki. A trzeba mu grać. Brawo. Przepraszam, że to powiedziałam, ale idzie w świetle, że spróbuj, przyjedź na mnie, poruszaj to burmistrz. Dziękuję zaraz, wszystkim do dużo proszę. Dziękuję pani. Pani Radna Gabryś, przepraszam. Kobiety mają pierwszeństwo, ja oczywiście też chciałam bardzo podziękować panu burmistrzowi za naszą współpracę. Myślę, że jako tu seniorzy wszyscy i zabieramy, że jesteśmy jakoś razem wspólnie. Co damy rady, to robimy, a co nie damy, to będziemy dla nich pracować. Druga kadencja, jestem nadal wybrana przez koleżanki. No to więc uważam, że dokończymy to. Pani już szczęśliwa, ja jeszcze czekam. Będzie dobrze. A ja się zapomniałam powiedzieć, też nas będą życzyć dalej, bo też to chce pan, czy nie chce? Dobrze, jeszcze Radna Poszczyca, proszę Pani Radna. Serdecznie dziękuję za współpracę całej burmistrzowi i wiceburmistrzowi. Dziękuję serdecznie za całą wsparcie. A więc proszę Panie Radny. Czekamy, że ta kadencja się spełni. Że to będzie, to będzie. Może wytrwałem tyle przez 4 lata, tak jak zaproponowali, bo ja to zadanie zrealizuję na mniejszą podatę, że to są Polskie i gminy w moim czasie. Bawiam się, bo mimo mojej głodności, bo funkcjonuję się, robię dlatego to, bo chcę, że tak powiem, przekazać to, co myśmy kiedyś działali jako młodzi jeszcze. Chcę to przekazać do firmy, że te kroniki to mamy 35 lat. Ale dziękuję za to wszystko, że wysłałem i że mimo jak ja powiem mojej młodości, że byłem z wami. No nie wiem, bo taki aktywny jak wszyscy, bo tu mam trudności, bo chodzenie i też przerywamuję. Ale cieszę się, że mogę się dziękuję. Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za te obowiązki, które się otrzymali. No i myślę, bo jak zaczynałem tutaj 4 lata temu, no to czułem się dużo lepiej. Zresztą jak byłem prezesem 15 lat temu w Związku Komendantów, bo nas ponad 100 głosów 20, a teraz zostało kilkunastu. I to średnia wieku wynosi 91 lat już. To tak ja mam też już parę 91, ale jeszcze jak powiem funkcjonuję, cieszę się z każdego, co ja żyję, że mogę z wami być, bo jestem prezesem Związku Komendantów, honorowym prezesem Związku Komendantów, starych poradnych do Polski Polskiej, biorę udział, co słyszę się z panem burmistrzem, spotykamy. No i piszę te kroniki i dlatego też no, chcę i przede wszystkim ja zwróciłem uwagę od początku na wychowanie młodzieży strażackiej w tych samych poradnicach. Mamy w tej chwili bardzo dużo młodych strażaków. Ten ostatnio mieliśmy zlot taki na Miszach. Było ponad 120. Także serdecznie na wszystko dziękuję i myślę, że będzie się spotkamy. Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo, pani Radna. Pani Radna Krystyna. Przepraszam, ja tylko jedno zdanie chciałam podziękować bardzo za wszystkie prezenciki, któreśmy odbierzyli piękną współpracę do 4 lata, za wszystkie prezenciki od wszystkich przedmiotów dzisiaj otrzymałem. Od wszystkim Państwa, od urzędu, od Kowaczy, wszystkim za wszystkie prezenciki. To jest bardzo sympatyczne, coś za przyjąć. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pani Radna, ja też chciałam podziękować za współpracę.
współpracę za całe 4 lata. Z koła gospodyń Skę. I myślę, że może przyszłych 4-letniej kadencji spotkamy się znów. A przede wszystkim jeszcze chciałam podziękować za naprawienie chodnika na rzece Bólówce, bo tam był taki 10-centymetrowy problem pusto, a tam dzieci jeżdżą do szkoły i było bardzo miło. Dziękuję za naprawienie tego. Dziękuję za wszystko. Dziękuję bardzo. A więc w związku z wyczerpaniem tematów, z wyczerpaniem programu, jest mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie wszystkim radnym. Dziękuję Państwu za udział i za współpracę. I tym samym zamykam naszą 15. sesję Miejskiej Rady Seniorów w Kętach. Dziękuję.